Witamy Państwa. Ostatni, w sumie pierwszy, ale też i ostatni raport z Rygi. Wszystko, co miało być powiedziane, już zostało powiedziane. Tak naprawdę wiemy o walce Głowackiego z Bredisem. Prawie wszystko. No i tak, panowie, jak nastroje na te ostatnie godziny? Bo te ostatnie kilkadziesiąt godzin bardzo optymistyczne. No tak, oczywiście nastroje, oczekiwania, bo tak naprawdę wszystko rysuje się, przynajmniej tak wizualnie, w dobrych barwach, ale wiem doskonale, że boks to nie tylko to, że ktoś świetnie wygląda, że ktoś ma całe świetne przygotowanie i bardzo dobre sparingi. Walka to zupełnie co innego. Ja myślę, że trochę mądrzejsi będziemy po pierwszych rundach, jak sądzę. Kamil, jak patrzyłeś na Krzyśka Głowackiego tydzień, dwa tygodnie temu i patrzyłeś wczoraj, to widzisz różnicę? Widać, że jest skumulowana duża energia i to jest coś fajnego. Ja dzisiaj nie byłem na jednym z takich sparingów Krzyśka, to było 6 rund. Przyznam szczerze, pierwsza runda z Adamem Bajskim nie wyglądała wcale dobrze, bo oczywiście gdzieś tam chciał wchodzić w zmiany, chciał się trochę pobić. Sporo przyjechał, trener się zerwał, się zdenerwował, natomiast z drugiej strony później wszystko jakby się poukładało, to po pierwsze, po drugie. To jest też to, co mówił sam trener. Żeby na coś takiego decydował się w pierwszej rundzie tutaj, bo plan jest pewnie troszkę inny. Chociaż trener Łapin też mówił wczoraj, że wariantów rozegrania tej walki są dziesiątki, a może i setki. Więc to co powiedziałem, po pierwszych kilku rundach będziemy wszyscy dużo mądrzejsi. Kwestia lokalizacji, bo tutaj tak sobie myślę, że to jest optymalna lokalizacja. Gdyby to była Polska, wiemy jaki jest trener Łapin, wiemy jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o zaplecze Krzyśka, że byłby pewnie natłuk tych kibiców, tych emocji byłoby mnóstwo, to by trochę przeszkadzało. Tutaj jesteśmy w takim momencie, że tak naprawdę jest Krzysiek trochę odizolowany. Dużo wsparcia z Polski ma, ale tyle ile trzeba też. Nie ma takiego jakby przez tego wszystkiego. No i wydaje mi się, że też ci łotyszy jakoś tak dobrze traktują Krzysztofa i w takim miejscu, gdzie Krzysiek może się wyciszyć i też nie czuje się jakoś tak mocno odseparowany. Znaczy, to są oczywiście tylko drobiazgi. Ja nie zwracam aż tak dużej uwagi. Ja myślę, że najważniejsze jest to, że jest zdrowy, że nic mu nie dolega przynajmniej. Z tego co wiemy, bo wiadomo, że najczęściej o urazach, jeżeli są, dowiadujemy się już po walce, że coś było nie tak. Natomiast to, co już tutaj powiedział Kamil, to co ja też widzę, patrząc na niego przez te dwa dni, bo jesteśmy to od czwartku, no, że to jest taka czekająca bomba. I on jakby już chciał, on by najchętniej już się rozmawiał, już walczył. Tak, że nie może się tej walki doczekać. No jest w nim coś takiego, czego ja wcześniej nie widziałem. Może to też, no, nie byłem na walce z Hukiem, oglądałem ją w telewizji, wtedy w studiu. Natomiast tu coś takiego jest bardzo pozytywnego, coś co daje nadzieję na... A jest coś negatywnego w Bredisie, w tych zachowaniach? Bredis tak dziwnie mówi, czasami tak się zatrzymuje. No i właśnie. Później znowu jakby troszkę się zawiesił i mówi coś dalej. Ale z drugiej strony, no, jak widzę, jak się porusza, no to jest to wciąż ten Bredis, którego stać na bardzo wiele. Z tych treningów, gdzie tam mamy jakieś obrazki, widzimy, to widać, że jest szybki, a to jest bardzo doświadczony chłopak z takim talentem do adaptacji się właściwie w każdej sytuacji, w każdych warunkach. Bardzo silny fizycznie. Także to nie jest pięściarz, zresztą tego można przestraszyć. Bardzo kiedyś dobry kickbokser, który tak naprawdę karierę bokserską zaczął robić turniej Bigger's Better w 2010 roku w maju, kiedy wygrał w Nikozji z innym kickbokserem, Pawłem Żurawlowem z Ukrainy. No miał sporo kontuzji, tak jak Krzysztof w swojej karierze. Tak naprawdę trudno powiedzieć, czy to jest jego, czy on już tego najlepszego okresu nie ma za sobą. Z Usykiem tu stoczył w tej hali w Rydze. Znakomity pojedynek, bardzo wyrównany. Kiedyś wydawało się, jak rozmawiałem z Krzysztofem Łapinem, to wydawało się, że Bredis nie potrafi walczyć z Mańkutami. To jest fatalna walka. A później kapitalny pojedynek z Mańkutem Usykiem. Z kolei Roman Anucin, który tutaj przyleciał, żeby mieć pantoszować dłonie. Chcę dobrze mieć brzuch duży. Bo bardzo się to Łaskiemu spodobało, kiedy to zrobił w Hiszpanii. Też kiedy zagadałem ten pojedynek, który zna świetnie Bredisa, bo przygotował go do walki z Usykiem. Jednym z tych, którzy go przygotowali, no mówi,
No właśnie. Czym się zajmujesz? Na przygodzie tylko boksem? Czy się pouczył różnych, zaczynał to, co mu nie pasuje. Nagle w walce z Ruskiem pokazał, że jest to możliwe. No ale teraz pan już absolutnie wie, że tak Głowackiego, a tam jakieś swoje zatargi z Bewizem, to jest że finansowe. Panowie się nie zagadali do końca, więc ponoć nie zachował się zbyt elegancko, ale mówię, to są sytuacje, bo trzeba by też Bielisa o to zapytać, żebyśmy mieli pełniejszą wiedzę. W kontekście tej partii nie ma oczywiście większego znaczenia. Ja oczekuję naprawdę bardzo dobrej partii. Pamiętajmy, ściany trochę zawsze pomagają, chociaż Głowackiemu nie pomogły bardzo ze znakomitym Usykiem i mam nadzieję, że nie pomogą również Rybicowi walczyć ze znakomitym Głowackim. Dziś w tym pojedynku, a tutaj będzie kilkanaście tysięcy ludzi. Tyle, że z Polski przyjechało bardzo dużo. Tak, no to myślę, że ponad 100 będzie na pewno. Kamil, jak myślę, że tutaj Bridis, to co się dzieje przy tą walką, bardziej im pomagać, przeszkadza. To, co jest w kwestii Janucina, czyli jakby to może zrezygnować. Inna sprawa, no mówię, no, reaguje pytanie, twoim zdaniem, nerwowo, czy to jest raczej koncentracja? Zakładam, że koncentracja, to już fajną rzecz powiedział Krzysiek Głowacki, o której rozmawialiśmy i mam nadzieję, że zmierzy się w ringu najlepszą możliwą wersją Bielisa, bo właśnie takiego chciałbym go pokonać i to mi się podoba, natomiast zaczął opowiadać o tym, o tych początkach kariery bokserskiej w Łodyżu, której też przyjechał, też mówił Fiodor Łapin. Wiadomo, że był blisko podpisania kontraktu, ale trener Łapin powiedział wczoraj, że to ja bardzo o to zabiegałem, a to zauważyłem bardzo rzadko, albo prawie w ogóle się nie zdarza. Mówił naprawdę bardzo, bardzo ciepłe słowa o Łotyszu. Mówił, że to jest moją linię, że to jest mistrz, który właściwie jaką dyscypliną sportu by się nie zajął. Mógłby być mistrzem, bo ma ku temu wszelkie potrzebne cechy. Natomiast nie jestem całowany w jakiś tam sposób zaprojektować kurtę. Który jest nastawiony jak Jankowskowa na wygrywanie. Jak żona Jankowiaka wygląda trochę w twarzy. Jankowiaka często w medalach przy ringu taka ruda siedzi. I to nie był stres, to nie był stres, tylko to było już to nakręcenie na walkę. To było uprawnienie walki. Rozmawialiśmy o tym, co będzie robił w sobotę, czy to walkę nie wiemy, teraz nagrywamy, może Kłopko właśnie bije swoje rekordy, bo nie po seansach, to mówił, że tym się będzie przygotowanie. I pasa musi być idealnie, i później wszystko to, co będzie siedziało w ringu, też musi być idealnie. Tak było. To co panowie, pobawimy się w typowanie. Panie Januszu, krótko przebieg i konkretny typ. Czasem można sobie pozwolić na takie typy. No, oczywiście, walka dla mnie absolutnie 50-50. Tutaj jeszcze raz powtórzę właśnie rozmowy z Fiodorem wczorajszym. Każdy scenariusz jest możliwy. Wariantów jest wiele tego pojedynku i myślę, że najlepiej ten pojedynek mógł wytypować ktoś, kto w ogóle nie ma najmniejszego pojęcia o boksie. Po prostu postawił, tak się często dzieje. No, tak się często dzieje. No, ale ja tutaj tak oczami oglądam, widzę bardzo dobry pojedynek. Robisz to, świetny pojedynek. I zwycięstwo, nieznaczne zwycięstwo punktowe. Wierzę, że sędziowie są na wysokości zadania punktowe i Zuzka wygrywa do nich tego pasa. Długo kiedyś należał do niego, to w 2016 roku stracił w walce z Usykiem, znakomitym przecież królem tej kategorii, ale powiedział wtedy, że zrobi wszystko, żeby pasa odzyskać. Ma oczywiście nie do końca trochę sportowy, bo najpierw był przecież mistrzem Interim, teraz jest mistrzem regularnym. Natomiast myślę, że ten pas obronił, bo tutaj wszystko wskazuje na to, że stawką tego pojedynku to będzie tylko jeden pas do, a nie będzie pasa WBC, bo w ostatniej chwili wynik jakiś to. Tak, pojawiły się takie informacje, prawdopodobnie potwierdzone, więc tak, nie, tak. No niestety, ale myślę, że to i tak jest dużo, ten pas WBO to jest bardzo wielka sprawa. No w tym momencie pasy są ważne, czy pas, natomiast najważniejsza jest ta walka, żeby ją wygrać, żeby awansować do finału tego turnieju. Pamiętajmy, że będzie odbywany drugi półfinał do Kiko Scotta Tabiki. Tutaj poprosimy typ? Tutaj stawiam na Dorty Costa, bo tak patrzyłem wczoraj, że byłem w godzinie po pierwszej nocy w tym hotelu, że myślę, może po drugiej, może spać, to jest jasno, do godziny 22.30 jest jakiś pojazd dzień w Rydze. Widziałem go, bo to czynił swojego teamu, siedział, tak się bujał trochę sennie, ale siedział twardo, ja nie
dlaczego on tak długo siedzi, nie idzie spać. No dobrze, no to no, ale jestem na Dorticosach, chociaż z kolei, gdybym tak się tylko sugerował wyglądem, to Dorticos nie wygląda najlepiej. Nie wiem, z czego to, nie wiem, z czego to wynika, ale nie wygląda. Ale no wierzę to, że jego te umiejętności, ten zasięg, że wezmą górę i że wygra ten pojedynek. To ja wtedy właśnie wygrywa Dorticos, wygrywałem. Od 15 minut widzimy się w Polsce, czy się wypowiemy. Dortikos sobie wygląda najlepiej, no inna sprawa, że Tabithi też się długo bawił ze swoim teamem, więc raczej tutaj jest jeden w tych kwestiach spędzania wolnego czasu Kamil. Dortikos, Tabithi, no i przede wszystkim Głowacki, Zeris. Nie sprawdzę, powiem raczej myślenie życzenia, bo chciałbym, żeby się wygrał, a jeśli chciałbym, mógłbym sobie czegoś życzyć, to żeby za tą walką poszła taka historia, jak między walkami no to ja na koniec pozwolę sobie powiedzieć, że powiedzmy Tabithi na punkty, choć bardziej z sympatii niż jakoś tak z realnej oceny. No i też sympatii Głowacki i TKO 11 runda. Myślę, że to by była jakaś taka fajna historia, nawiązanie do tych wielkich. To tyle od nas. Jeszcze Przemek Osiak, dawaj do Przemka, dawaj. Jeszcze mamy jednego eksperta, Przemek Osiak z nami. Przemek, twoje typy szybciutko. I nie uciekaj do odpowiedzi. No, nie będę uciekał, ale jak coś uda, będę uciekał, bo tak jak pan Janusz Kindera powiedział, to jest walka Głowackiego z Wejdisem, moim zdaniem 50 do 50. I faktycznie dyspozycja dnia powinna tutaj zadecydować o zwycięstwie. Główka wygląda bardzo dobrze przed walką. Widać, że jest skoncentrowany, nie miał żadnych problemów ze ścinaniem wagi. Jest szczupły, bardzo dobrze wygląda, także skoncentrowany na pewno. Tak wygląda, jakby fajnie zbliżali główkę, nie? Na to jest do finału walkę za kilka miesięcy. To jest taki badziorek, tak trzeba. Dortikos. Lubię krzywa, tak? Ale to wszystko. Coś niepokojącego jest w wyglądzie Kubańczyka. Nie wiem, może trzeba by Mateusza Masternaka zapytać, czy on się podobnie zachowywał w Orlando przed ćwierćfinałem. Tabithi z kolei wygląda na bardzo spokojnego. Może być historia jakaś w tej walce, tak mi się wydaje. Wcale nie jest chyba tak, że ten Tabithi łatwo tutaj sprzeda. To dziękujemy. Tyle od nas. Wszyscy za Głowackim.